Cześć z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Z holodysku informacyjnego Republiki Nowej Kalifornii w Fallout 2 możemy dowiedzieć się, że to powojenne państwo składa się z pięciu stanów: Ciniste Piaski, Los Angeles, Maxon, Hub oraz Dayglow, które łącznie zamieszkuje 700 tysięcy obywateli. Większość z tych miejsc mieliśmy okazję odwiedzić, jednak najbardziej tajemniczym wciąż pozostaje Dayglow, Mimo to twórcy Fallouta nie zostawili nas z niczym, ponieważ w samych grach, jak i podręcznikach do nich oraz Biblii Chrisa Avelone znajdziemy co nieco informacji, które zebrałem w całość i chciałbym je Wam przedstawić w tym filmie. Dayglow to osada zbudowana w zgliszczach San Diego, na północny zachód od Blasku, ruin ośrodka badawczego West Tech. Podobno z jej granic widać zieloną łunę wydobywającą się z napromieniowanego krateru. Nazwa jej oraz stanu pochodzą od The Glow, co w polskim tłumaczeniu oznacza właśnie blask. Firma West Tech powstała w 2002 roku. Obiekt w Kalifornii natomiast w 2055. Początkowo pracowano tam nad lekiem na nową plagę, niebieską grypą, czyli epidemią, która zebrała śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych, a następnie nad nowymi technologiami, pancerzami wspomaganymi oraz sztuczną inteligencją komputerami ZAX. Zarządzająca nim firma na przełomie lat 60. i 70. stała się największym kontrahentem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W 2071 roku kierownictwo nad placówką objęło wojsko, a w 2073. jej głównym zadaniem stały się badania nad środkami zaradczymi przeciw chińskiej broni biologicznej, nad tak zwanym projektem Wirionu Wszechodporności który stał się punktem wyjścia do programu stworzenia amerykańskich superżołnierzy. I tak też wkrótce narodził się wirus wymuszonej ewolucji, nad którym pracę w styczniu 2077 roku w obawie przed działalnością szpiegowską przeniesiono wraz z personelem do bazy wojskowej Mariposa. Ośrodek badawczy Westtek natomiast kontynuował badania nad bronią energetyczną i pancerzami wspomaganymi. Ze względu na swoje strategiczne znaczenie był on jednym z celów wrogich pocisków podczas wojny nuklearnej z 23 października 2077 roku. Oberwał bezpośrednio i został zmieniony w jeden wielki krater. Dwa pierwsze poziomy zostały całkowicie zniszczone. Jednak od trzeciego w dół sytuacja wyglądała nieco lepiej. Ocalał także tamtejszy ZAX. W listopadzie od Exodusu, czyli wędrówki żołnierzy ochraniających Mariposa i ich rodzin do rządowego Bunkra Lost Hills odłączyła się frakcja pod przywództwem sierżanta Denisa Alena. Wojskowi zamierzali zabrać z Westtek cenny sprzęt, który mógł przydać się w nowej rzeczywistości. Allen zakładał, że uwiną się dosyć szybko. Niestety on i jego ludzie zostali zmasakrowani przez systemy obronne i promieniowanie. Ich dawni towarzysze nigdy nie poznali prawdy o tym, co zaszło. Lecz uznano ich za zmarłych. Niedługo później powstało Bractwo Stali. Starszyzna wykorzystywała tę historię, by pozbywać się osób z zewnątrz, które chciały się do niego przyłączyć. Zadaniem kandydatów było przyniesienie dowodu na odwiedzenie blasku. Wszyscy doskonale wiedzieli, że to podróż w jedną stronę, i nikt o zdrowych zmysłach się tam nie udawał. Przybysz Skrypty mógł być pierwszą osobą, która tego dokonała, jednak według kanonicznych informacji nigdy nie odwiedził ani Lost Hills, ani Blasku. W pierwszym folaucie w miejscu tym znajdziemy masę przydatnych przedmiotów. Broń, amunicję, medykamenty. Do tego możemy porozmawiać z komputerem ZX, który opowie nam sporo o wirusie FFV, historii firmy oraz placówki. Zagramy z nim także w szachy. Wróćmy jednak do historii Dayglow. Po zniszczeniu Westek fala promieniowania przetoczyła się z ośrodka aż po okolice San Diego, które po Wielkiej Wojnie zostały zaludnione przez mieszkańców pobliskich krypt. Niestety wielu z nich zaczęło cierpieć na choroby wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa blasku. Dlatego też mieszkańcy miasta postanowili znaleźć lepsze miejsce do życia udając się na północ. Część trafiła do Los Angeles, gdzie zajęła tamtejszą bibliotekę i utworzyła uczniów apokalipsy. W tej grupie znajdowali się m.in. rodzice Nicole, przywódczyni organizacji w czasach jedynki. Z Deiglow pochodził także Bach Harris, założyciel wszędobelskich handlowców z Hub. Ta historia, jak i zła sława blasku przez lata odstraszały mieszkańców Pustkowi aż do wydarzeń z jedynki. W 2162 roku armia supermutantów na skutek działań przybysza skrypty zaczęła plądrować okoliczne osady. Jednym z jej celów stało się zamieszkałe przez gulę nekropolis. Wielu jego mieszkańców zginęło, a ocalali rozpoczęli coś, co przeszło do historii jako wielka migracja. Rozeszli się na cztery strony świata, szukali nowego domu. Jedna z grup Guli osiedliła się w opustoszałych ruinach San Diego i zbudowała Dayglow. Naturalna odporność na czynniki szkodliwe, promieniowanie pozwalała im zająć się wydobywaniem artefaktów z Westtek które następnie sprzedawano do nowego adytum oraz hub. Następnie dołączyło do nich kilku ludzkich śmiałków oraz supermutantów, którzy przetrwali zniszczenie katedry. W ciągu kolejnych trzech dekad Degla uzyskało na znaczeniu i stało się sporej wielkości dobrze prosperującą osadą, która otrzymała zaproszenie do powstałej w 2189 roku Republiki Nowej Kalifornii i ostatecznie wraz z okolicznymi terenami utworzyła jeden ze stanów założycielskich. Podczas inkorporacji miasta do RNK, prezydent Tandy wygłosiła do mieszkańców Deiglow przemowę, którą uwieczniono na republikańskiej 100-dolarówce. Po raz ostatni o Deiglow mogliśmy usłyszeć w Flaut Vegas od kilku postaci, między innymi szefa Henlona, który wspomina, że w drodze z Baja Kalifornia na Mojave niedawno maszerowali tamtędy strażnicy-weterani, mający wesprzeć siły Olivera na zaporze. W popularnej wśród handlarzy grze karcianej budujemy trzy karawany. Jedna z nich łączy gruzy z Deiglow. Biorąc pod uwagę położenie, sąsiedztwo blasku, nie ma co się za wiele spodziewać po tych terenach. Jest to ziemia jałowa, skażona w mniejszym bądź większym stopniu. Mimo to, nawet w tak niegościnnym miejscu rozwija się cywilizacja oraz żyją ludzie. W niektórych polskich tłumaczeniach Deiglow występuje jako brzask dnia także drodzy widzowie, w zasadzie to już wszystko o czym chciałem Wam opowiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.